Dzień dobry Państwu. Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, odchodzący minister, jak rozumiem również przyszły, jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. No bo Pan będzie zasiadał w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, prawda? Nie wiem tego. Nie wie Pan jeszcze. Nie wiem. Premier jeszcze nie przyszedł, powiedział Łukaszu, albo Panie Łukaszu, nie wiem jak tam. Nie, jesteśmy Mateusz po Morawiecki jest z każdym na ty, tak. Więc Łukaszu, słuchaj, chciałbym, żebyś został ministrem w moim nowym rządzie. Nie wiem, no premier w ogóle tak, jakoś tak pompatycznie się nie zwraca do nas, ale mówiąc zupełnie serio, nie jest to sprawą kluczową, czy ja będę w jakimś rządzie, czy nie. Sprawą kluczową jest raczej... Sprawą kluczową jest, czy rząd będzie. Sprawą kluczową jest to, w jakim kierunku dalej będzie się rozwijała Polska. To jest najważniejsze. To wszystko fajnie, tylko no. Tak się zastanawiam, no dobrze, bo przecież Mateusz Morawiecki dostał misję tworzenia rządu. Wszyscy się z tego bardzo cieszycie, prawda? No tak, to dobra decyzja. To kto miałby zasiąść w tym rządzie? Ale panie redaktorze, powtarzam, to nie kwestia personaliów jest tutaj kluczowa. Przepraszam pana najmocniej, cały czas punktujecie tego. Platformę, Trzecią Drogę i Lewicę, że oni jeszcze nie powiedzieli ani kto, ani nie podpisali umowy koalicyjnej. A wy z kim podpiszecie umowę koalicyjną? Panie redaktorze, my jesteśmy formacją, która i to... czy komuś się podoba, czy nie, trzeba przyznać, która jednak wybory wygrała. No właśnie dlatego mówię, z kim podpiszecie umowę koalicyjną. Spróbujemy przekonać, spróbuje to zrobić pan premier, posłów na Sejm, do tego, by poparli jego program, czyli, jego misję. Czy jest misję. Wyznaczona data podpisania umowy koalicyjnej waszej? Ale z kim podpisania właśnie umowy nie koalicyjnej? To jest bardzo dobre pytanie do was. Wie pan, no nie, ale pan stawia sprawę... W taki sposób, by jak rozumiem, tutaj sprawić trudność i z kim teraz jakąż mam to opowiadać, trudność? Z kim, ja po teraz, prostu panu pokazuję, z kim teraz mamy to podpisać umowę koalicyjną. Proszę pana, panie pośle, różnica jest taka, i mówicie, że władza nowa nie jest przygotowana do rządzenia. Patrzcie państwo, tyle czasu minęło od wyborów, a Platforma nie podpisała jeszcze z nikim umowy koalicyjnej. No to ja odbijam tę piłeczkę. Nie. Macie misję tworzenia rządu, brakuje wam większości, no więc na pewno chcecie z kimś podpisać umowę koalicyjną. Panie redaktorze, my mówiliśmy o tym, że sytuacja po wyborach jest jasna. To na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 7 600 000 obywateli i wygrało wybory. I stąd, z tego powodu mówiliśmy, że misja tworzenia rządu dla przedstawiciela zwycięskiego ugrupowania jest czymś naturalnym. I teraz przechodząc dalej. Przechodząc dalej do następnego pytania. Panie pośle, czy pan lubi, jak się ludzie z was śmieją? Z pana na przykład. Panie redaktorze, a zna pan kogoś, kto to jakoś szczególnie lubi? Mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki jest kimś takim. Nie, a ja mam wrażenie, że wy przecież... dziennikarze jakby stawiacie sprawę w sposób jednak absurdalny. Absurdalny. Ma pan rację. To jest absurd. Bo ja liczę i mi wychodzi, że jak mam 194 posłów, to nie ma takiej siły, żebym miał większość w Sejmie. Ale pan uważa, że to jest absurd, że arytmetyka na tym poziomie, na którym ja ją ogarniam, jest absurdalna. Nie. Ja uważam, że nie staracie się wysłuchać tak naprawdę, jaki jest cel tego, co... Proszę, zresztą, to jest właśnie podstawowe pytanie. Proszę po co wam to? Okej. Po co nam to? Wie pan, to jesteśmy w sytuacji, w której Mateusz Morawiecki chce przedstawić i przedstawia tak naprawdę cały czas i chce zaproponować skupienie się pod takim programem. Programem nie tylko suwerennościowym, programem, który w sytuacji dzisiaj w Europie bardzo trudnej, gdzie na stole leży pakt migracyjny, czyli także kwestia przymusowej relokacji islamskich imigrantów, gdzie na stole leży projekt centralizacyjny tak naprawdę Europy i odbierający Polsce prawo weta. W sytuacji, w której mamy wojnę za wschodnią granicą. W sytuacji obrony gospodarczej. Tak. Nadal pan nie odpowiada na pytanie. No odpowiadam panu. Chcemy zaproponować Sejmowi i wszystkim posłom, bo mandat posłów jest wolny. Nie trzeba się dostosowywać, jak pan wie, do podpisanej umowy przez liderów. Pan nie wierzy w to, co pan mówi. Ja wierzę w to, że ta misja ma sens. Tak? Ta misja ma sens. A jaki? No to właśnie staram się panu wytłumaczyć. Taki, by posłowie także być może za 2 lata, na przykład PSL, nie mogli powiedzieć, nie mieliśmy wyboru, PiS skapitulował, no była tylko Donald Tusk
chciał tworzyć misję tworzenia rządu. PiS nie kapituluje. Chcemy dać możliwość i chcemy i uważam, Boże, że walczyć... Czy ja mogę zadać jakieś pytanie? No może pan. To może skorzystam cały z tego prawa. Pan zadaje pytanie. To może skorzystam z tego prawa. Bo pan, wie pan, nie no, pan całkiem sporo mówi, tylko ja mam wrażenie, że pozbawione jest to jednak treści. Ja panu... Bo podstawowy problem nie polega na tym, czy wy mówicie coś posłom, czy nie, tylko czy macie realną szansę na to, by większość z nich przekonać. Czy pan, to jest moje pytanie do pana, czy pan wierzy w to, że Mateusz Morawiecki jest w stanie przekonać 231, bo tylu trzeba, posłów? Wie pan co, szanse są na to zapewne umiarkowane, ale uważam, że stworzenie takiej możliwości, kontrpropozycji wobec tego, co oferuje Donald Tusk, wobec sytuacji, w której... Dlaczego nie można odejść z godnością? Ale to... Ale wie pan, dlaczego pan uważa, że zwycięskie ugrupowanie nie ma prawa spróbować, to, by pod swoim projektem zebrać 231 posłów. Tylko jakoś ma prawo, nie widzę ani umowy koalicyjnej, ani poważnych rozmów z kimkolwiek. No dobrze, a my chcemy stworzyć, tak jak pan mówi, czyli wy chcecie, tą możliwość. Czy ja dobrze rozumiem, przepraszam, no bo to jakby, czy to ma sens, czy nie, to już jest sprawa do oceny naszych słuchaczy, oni będą sami wiedzieli, czy to jest sensowne rozwiązanie, czy nie. No. To doprecyzujmy fakty. Skończy się to tym, że Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi skład rządu i wygłosi exposé, tak? No tak, tak trzeba zrobić, jeżeli chce się uzyskać większość. Nawet tak. Jeżeli wcześniej nie podpiszecie z nikim, z żadną z partii, z PSL-em, z nikim innym umowy koalicyjnej, tak? No tak. Czyli PiS idzie do końca. Przedstawiamy skład rządu, expose i wtedy dostajemy łupnia. To będzie ostateczna decyzja oczywiście pana premiera. Albo nawet ostateczna kompromitacja. No, nie, a dlaczego znaczy pan... jaka kompromitacja? Okay, o czym pan mówi? Znaczy wie pan, też jest, jak powtarzam, Proszę, są nasi wyborcy, którzy także to... mówią o tym, ja wiem, że można to stawiać sprawę to w sposób absurdalny, że którzy mówią także... Trzeba jeszcze dopiąć jakieś deale. Nie. Trzeba jeszcze podpisać jakieś umowy. Trzeba jeszcze wybrać jedną czy dwie osoby. Nie, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie proszę, ma to... aby w tym okresie, kiedy wola wyborców została uzewnętrzniona, nie dokonywano poważnych zmian, takich, które mogą budzić w społeczeństwie niepotrzebne emocje i kreować konflikty. Mhm. Zgadza się pan z tym? No, zasadniczo można się z takim twierdzeniem zgodzić. Bo to słowa Andrzeja Dudy z maja 2015 roku. Więc widzi Andrzej pan, Duda po swoim zwycięstwie przestrzegał odchodzącą, chociaż jeszcze wtedy nie przegrającą władzę, Platformy, żeby już nie robiła niczego, co ludzi będzie wkurzać. Tak, a poza tym sytuacja była trochę inna, bo zwycięskie ugrupowanie miało wtedy opozycyjne, samodzielną większość. Wtedy jeszcze, teraz, proszę pana, teraz, nie było takiej sytuacji, bo to był maj, a wybory były dobrze, później. Jeżeli to był maj, to RMF, to na pewno. RMF24, interia.pl. Spytam, co dalej na przykład z marszałkiem Sejmu? Czy PiS będzie się upierało, że kandydatem na wicemarszałka powinna być Elżbieta Witek? Zapraszam do RMF24. I może od tego pytania rozpocznijmy tę część rozmowy. Jeżeli bowiem nie uda wam się wybrać marszałka, arytmetyka wskazywałaby na to, że nie uda wam się wybrać marszałka, no to co wtedy? Czy będziecie chcieli, żeby wicemarszałkiem Sejmu była Elżbieta Witek? No takie decyzje zostaną oczywiście przedstawione przez władze partii. Myślę, że pani marszałek jest jakby tutaj najbardziej naturalnym kandydatem. A co jeśli Platforma na przykład będzie upierała się, że nie może to być Elżbieta Witek ani nikt, kto brał udział w rządach, bo ci ludzie będą wzywani przed rozmaite gremia, przed komisję, przed prokuraturę i będą musieli zeznawać, a może nawet będą postawieni w stan oskarżenia? No, muszę powiedzieć, że to byłoby coś niespotykanego, ale... Co byłoby jakby, niespotykane? No wie pan, no niespotykanego, żeby próbować w taki sposób wpływać na to, jakich przedstawicieli ma mieć opozycja. Od kiedy pan jest posłem? No, od 2015 roku. Od 2015 roku, to pan jest młodym posłem, wie pan? Bo ja pamiętam takie sytuacje, w których PiS nie zgadzał się, żeby wicemarszałkiem Sejmu był Bronisław Komorowski. W którym roku? W 2005. W 2005. I kto został wicemarszałkiem Sejmu? A nie pamięta pan tego?
W 2005 roku. Tak, to pan sobie zostawał, później PiS się bardzo długo nie zgadzał. Nie zgadzaliście się na różnych marszałków, wicemarszałków, na wicemarszałków, no oczywiście, właśnie dlatego, że niektórzy wtedy wam nie pasowali, bo byli szczególnie zaangażowani w krytykę. Wie pan co, no tak szczegółowo historii z wyborem wicemarszałka w 2005 stary roku jak węgiel nie pamiętam. To pamiętam. Ale nie, wie pan co, nie byłem wówczas to w Sejmie, ale ja pamiętam, ale ostatnie 8 lat, w których jednak byliśmy... Upierać. Nie, ale sekundę. Mhm. Pamiętam ostatnie 8 lat, w których byliśmy przy władzy i wówczas proszę zobaczyć, jaka była sytuacja. W 6-osobowym prezydium Sejmu 3 przedstawicieli miała większość i 3 przedstawicieli opozycja. Myślę, że i nigdy nie wskazywaliśmy, kto ma być, a kto ma nie być wicemarszałkiem Sejmu. Bo też odzwierciedlało to wynik wyborów. Wy mieliście 230, oni mieli 230. No. Nie, myśmy mieli 235 posłów, a opozycja cała 225. Na początku. A później było trochę inaczej. Nie, no ale cały czas mieliśmy większość, prawda? No to chyba sobie pan przypomina. Pamiętam. Klub PiS-u liczył 228, jeśli się nie mylę. No wie pan, no może paru mniej liczył klub, ale były osoby, które wspierały transferowane, tak, oczywiście, zapłaciliśmy im za nie, to. Nie, zapłaciliśmy, to są już pana tutaj słowa, które raczej to są moje słowa. Nie mają prawda potwierdzenia w rzeczywistości. Jak to, a Łukasz Mejza znalazł się na waszej liście, no, czy się nie znalazł? Znalazł się więc właśnie o tym powiedziałem. No. Zapłaciliście im za to miejscami na waszych listach. Wie pan co? No nie, no to trochę inaczej. Co, jeżeli mówimy o osobach, które wspierały rząd, no to znalazły się na listę. Mhm. Czy Mariusz Błaszczak będzie szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sejmie? No taka jest zapowiedź, tak. Jeśli on będzie szefem klubu, to będzie jednocześnie to ministrem obrony? Nie, no nie można być szefem klubu i ministrem obrony. Czyli tak naprawdę to my wiemy, że żadnego rządu nie stworzymy, więc Błaszczak będzie już szefem klubu, ale przed wami, drodzy wyborcy, będziemy udawać i będziemy ten teatr do nie, końca. Nie chcemy teatru. Znaczy, widzi pan... No, naprawdę, panie redaktorze. Czy, naprawdę, panie pośle. Tak, wie pan, ja rozumiem, że dla pana to może nie mieć znaczenia, ale także dla naszych wyborców, z którymi się spotykamy, oni mówią jasno, podejmijcie tą próbę. Naprawdę oni to mówią wasi, jasno, tak, naprawdę mówią, wasi wyborcy, tak, ludzie, jasno, którzy głosowali podejmijcie na PiS, podejmijcie próbę stworzenia tego zadzwonić, rządu. Muszę zadzwonić do matki i spytam ją, bo ona na was głosowała. Wie pan, no przecież... Przeciwieństwie do mojego ojca oczywiście, ale moja matka na pewno na was głosowała, tak, przynajmniej tak zapowiadała. I spytam ją, czy ona by chciała, żebyście teraz podejmowali się misji, która skończy się klęską. Wie pan, nie wiadomo, czy się skończy klęską. Ja nie chcę już, żeby nie podawać jakichś górnolotnych przykładów. Nie, jasne. Dawid i Goliat. No, wie pan, no nie tylko. Nie tylko, nie wiem, Zawisza Bydgoszcz wylosował w 1/16 finału Pucharu Polski Lech Poznań. No i co mieli powiedzieć? Ojej, nie, to w ogóle nie wyjdziemy na boisko. Może jak weźmiemy walkover, to mniej przegramy niż na boisku. No i tak by się pewnie skończyło, ale kibice przyszli na ten mecz. Było 14 tysięcy kibiców na stadionie. Ludzie chcieli zobaczyć mecz, chcieli zobaczyć walkę przede wszystkim. No, tak samo, jeżeli ktoś głosuje na prawo... Walki, nie, jest kwestia, no nie, jest kwestia odpowiedzialności za Polskę, Panie jest pośle, kwestia dania szansy. A komu właśnie dania szansy? Dania szansy tym posłom, którzy dzisiaj uważają, którzy mówią w wielu sprawach podobnie jak my. Wy się zachowujecie mniej więcej tak, jakbyście stanęli nad Wisłą, wzięli kijek w rękę i zaczęli machać w drugą stronę i mówili, że dajecie te szanse, żeby popłynęła nie, teraz do Krakowa. To pan sobie kpi i robi nie jednak absurdalne porównania. Ja jestem nie, przekonany, proszę pana, ja jestem przekonany. Zawisza Bydgoszcz miała szansę wygrać z Lechem. Niewielkie, Zawisza, ale miał. Miał, przepraszam, ten Zawisza oczywiście. Tak. No. Ten Zawisza, czarny Bydgoszcz. No. Więc Zawisza oczywiście miał szansę wygrać z Lechem. Niewielkie, ale miał. Na tym polega urok sportu. No tak, to prawda. Wszyscy to wiemy. Natomiast zawracanie Wisły kijem, szansy nie ma. Szansy powodzenia. I walka z arytmetyką.
też specjalnie, no, nie wróżę wam tutaj sukcesów, tak okay. To ujmę. A ja jestem przekonany, że za 2 lata, gdybyśmy rozmawiali, jeżeli 2 lata będzie rządził, nie daj Boże, gabinet Tuska, to wielu posłów będzie się wstydziło tego głosowania i będzie można się wstydzili, że nie głosowali na Mateusza Morawieckiego. Będą, no wie pan, premier Mateusz Morawiecki powiedział nawet, że byłby gotowy także na inne rozwiązania, że to nie on musi stać na czele rządu. Ale właśnie to jest moje pytanie, bo ja tutaj miałem różnych już dżentelmenów od was i jeden z nich, od was, czyli z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, czy jakkolwiek wy się tam będziecie teraz nazywać. Nazywamy się ciągle tak samo, więc proszę, to Platforma Obywatelska ciągle zmienia szyldy. Tu jest pewien spór, bo na przykład posłowie Kukiz 15 chcieliby, żebyście się nie nazywali klubem PiS, tylko klubem Zjednoczonej Prawicy. No dobrze, no to są, wie pan, to jest naprawdę sprawa akurat trzeciorzędna, jak jaki sposób. Natomiast myśmy szli, dobra, i wszyscy startowali z listy Prawa i Sprawiedliwości, i klub Prawa i Sprawiedliwości jest naturalnym rozwiązaniem. Chciałem spytać o PSL, o traktowanie PSL-u. Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski, ale z waszego klubu mówił, trzeba było ich dojechać po prostu, no, mówiąc kolokwialnie. Trzeba było ostrzej z nimi walczyć w czasie kampanii, wtedy udałoby nam się zepchnąć ich pod próg i mielibyśmy więcej mandatów. Odpowiadał mu w tym studiu minister Przemysław Czarnek, który mówił, że błędem było tak złe, tak ostre traktowanie PSL-u, bo trzeba było się do nich uśmiechać. Być może teraz mielibyśmy w nich koalicjanta. Mhm. A pan gdzie się tu sytuuje? Nie, no tam, wie pan, ja się sytuuję w tym, że zdolność koalicyjna to jest rzecz bardzo cenna, natomiast proszę też pamiętać, że sama, jak sama nazwa wskazuje, Trzecia Droga mówiła w tej kampanii właśnie to i taki dawała sygnał wyborcom. No, nie trzeba głosować ani na Prawo i Sprawiedliwość, ani na Koalicję Obywatelską. Jest jeszcze trzeci wybór, czyli my. Dzisiaj część z ich liderów mówi, że w sumie i byli wtedy obrażeni, jeżeli ktoś z Prawa i Sprawiedliwości sugerował, że to w sumie jest głosowanie także na Donalda Tuska. Oni mówili, nie, my jesteśmy Trzecia Droga. A dzisiaj mówimy o tym, i to także mówi pan redaktor, że w zasadzie to jest przecież jasne, że oni startowali jako koalicjant Donalda Tuska. Oni mówili, szanowny panie, po pierwsze, że są w koalicji senackiej, czyli przeciwko wam. No od początku mówili, że albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiSu. To mówili na koniec, ale okej. Od początku mówili albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiSu. Od początku byli jawnie opozycyjni wobec was i ja to im zresztą sam, jak tu przychodzili, wytykałem. Znaczy, że ta nazwa jest drobnym takim nieporozumieniem, nazwijmy to. Przecież nie powiem, że szalbierstwem. Przecież wy wszyscy nie oszukujecie ludzi, tylko czasami po prostu mijacie się z prawdą. Ja mówię o tym, że wielu wyborców właśnie tak na to patrzyło. Ale pan nie odpowiedział na to pytanie. No. Króciutko. Trzeba było dopieszczać PSL, czy go niszczyć? Nie wiem, ani dopieszczać, ani niszczyć. Ale bliżej panu do Czarnka w tej sprawie, czy do Kalety? Szanować, tak. W tym czyli sensie. Czyli do Czarnka bliżej. Generalnie mi bliżej do Przemka niż do... No dobrze, to jednocześnie pojawiają się głosy, i to akurat już nie Przemysława Czarnka, ale różne. Jadwiga Emilewicz to mówiła, ale mówił to też Jacek Sasin i paru waszych polityków, że początkiem waszego poważnego kryzysu, z którego się nie podnieśliście, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, który tak rozgniewał kobiety że i młodzież, że ona przyszła na wybory. Ta grupa młodych i kobiet i wszystkich razem i wam dała łupnia. To był błąd? Trzeba było nie składać tego wniosku albo skłonić Trybunał znanymi sobie sposobami, żeby się tą sprawą nie zajmował? Nie, no ja pretensji żadnych do Trybunału Konstytucyjnego nie mam, bo to trudno byłoby moim zdaniem, żeby w tej sprawie wyrok był inny. Natomiast rzeczywiście uważam, to co uważałem od zawsze, że samo złożenie tego wniosku i to mówię z punktu widzenia i osoby, któremu zależy na ochronie życia w Polsce, mówiłem, że to jest z tego punktu widzenia błąd, no i jest to oczywiście z punktu widzenia politycznego także błąd. Dlaczego z punktu widzenia osoby, której zależy na ochronie życia, był to właśnie błąd? Dlatego,
właśnie dlatego, że niestety ta sprawa nie przyczyniła się do tego, co można było jednak zakładać, że ilość narodzin nawet tych dzieci będzie większa. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że dzisiaj mamy dyskusję i lewica ma na sztandarach aborcję do 12 tygodnia. Nie tylko aborcja, Platforma Obywatelska również. No mówię, czyli lewica. Dla mnie to jest, ja nie mówię teraz o komitecie, mówię o ugrupowaniach lewicowych, czy tam lewicowo-liberalnych, nazwijmy to w ten sposób, mają. I do tego zmieniły się nastroje społeczne także poprzez to, co mówiłem, że nastąpi, że będą absurdalne przypadki wyciągane, że będzie próba właśnie każdego... No dobrze, czyli złożenie tego wniosku było błędem? Złożenie tego wniosku było z tych wszystkich powodów, tak uważam, też błędem. Moim zdaniem zakończyć tą dyskusję na temat i ten spór wokół aborcji można by w jeden sposób, o czym też mówię, o czym napisałem w swojej książce i tak dalej. Czyli zmianą konstytucji w taki sposób, by zapisać tam ten kompromis aborcyjny, wpisać do konstytucji raz na zawsze, byśmy mieli po pierwsze zapewnioną naprawdę na wysokim poziomie ochronę życia w Polsce. Po drugie, coś ten kompromis aborcyjny jest czymś, czego nikt nie chce w tej chwili już nazywać kompromisem. Ci, którzy są zwolennikami aborcji, mówią, że żaden kompromis to jest zakaz aborcji, tylko, tylko inaczej nazwany. Zwolennicy, jak pan mówi, pełnej ochrony życia, mówią, że to żaden kompromis, bo tak naprawdę to jest zgoda na aborcję z wielu powodów. Na tym w jakimś stopniu polega kompromis, że nikt nie jest w pełni usatysfakcjonowany. No tak, natomiast w związku z tym nie da się ochrony tego życia w konstytucji, bo trzeba byłoby mieć 2/3 do tego. No, ale to jest jedyne rozwiązanie. Także dlatego, że dzisiaj już pomijam kwestię... Czyli jedynym rozwiązaniem jest sprawa niemożliwa. Nie, to jest dokładnie jak z rządem Mateusza Morawieckiego. A dlaczego jest niemożliwa? Wie pan, jeżeli jest to prawdą, co mówią przedstawiciele tej szeroko rozumianej lewicy w Polsce, że właśnie wyłączenie tego zakazu aborcji z powodów eugenicznych spowodowało tutaj taki problem, to jest to także dla nich jedyna szansa, by zmienić sytuację, bo dziś, nawet zakładając, że nie byłoby weta prezydenta, nie wiem, zakładając dla nich, rozumiem, że oni widzą jakiś optymistyczny scenariusz wyborach prezydenckich, to przecież każdy Trybunał Konstytucyjny musiałby zakwestionować taką ustawę Sejmu. Panie pośle, jakby było takie referendum na przykład. Ale to jakie? Już właśnie mówię. Tak. W którym postawiono by pytanie, czy jest pan za dopuszczalnością aborcji w ogóle, to pan, rozumiem, głosowałby przeciw. Oczywiście. Ale jakby było takie referendum, w którym zadano by właśnie pytanie o ów kompromis aborcyjny, na przykład, czy jest pan za dopuszczalnością aborcji, no, gdy ciąża jest obarczona ryzykiem, że urodzi się dziecko chore, lub śmiertelnie chore. No tak, tylko co takie referendum do czego miałoby doprowadzić? Co miałoby zmienić? No właśnie, na przykład takie referendum miałoby być tym referendum, o którym mówimy, czyli wprowadzającym kompromis aborcyjny. Ale gdzie wprowadzającym? W jakiej formie? Do ustawy chociażby. Do ustawy, ale nie można do ustawy wprowadzić, bo jest to sprzeczne z konstytucją. Proszę pana, no nie. Każda ustawa ma domniemanie konstytucyjności. No okej, ale w tej sprawie już Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział. Zresztą nie tylko w tym wyroku, ale w roku 98 także. Ja pamiętam. To jest przedłużenie, sam pan o tym wie, linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego praktycznie od początków obowiązywania ustawy zasadniczej w Polsce. Za poprzedniej konstytucji tak było, ale to już zupełnie inna sprawa. Pan mi powie, że pan tak długo nie żyje, żeby to pamiętać. Ja to wiem, pan tak długo nie żyje, a ja owszem. Bardzo panu serdecznie... Żyję. Tak długo, żeby to pamiętać. Bardzo serdecznie też dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Łukasz Szabier, minister, wciąż jeszcze był naszym gościem.